Siemano, tu Angus, witajcie w kolejnym odcinku z gry Hitman Rozgrzeszenie. Fajny telefon, nowoczesny bardzo. Yes. Terminus Hotel, room 899. A to jest ten koleś, który nam zabrał Tulsy wcześniej. Terminus. My bird's a question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. Blake Dexter. An industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the Terminus's top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Aha, bo ja w tym momencie nie mam moich zabawek fajnych, bo oddałem je. Fuck. Ho. Nie wiem, po co go zabiłem. Czy wiem po co, chciałem go... Znaczy, chciałem z niego to ciało... ciało, Boże... Chciałem z niego ściągnąć... ubranie, ale chyba się nie da. Z tego by wynikało, więc... No niestety, sorry Winnetu. No, zabiłem niewinnego, trudno. Rozpoczynamy w elegancki sposób na minusie. Tą misję. O, coś tu było. Co jest? Pokazało mi się tu coś przed chwilą przecież. Tu się nawet przejść nie da. No. Aha, to mi się pokazuje, bez kitu. W stanie upadku, zapewne zbudowany pod koniec XIX wieku. Musi być kilka sposobów na wejście. A na pewno jest. Nie mówiąc o tym, że tam jest chyba jakaś duża gwardia w środku, patrząc po ilości NPC-ów zaznaczonych na mapie. Zaraz, jeszcze jeden motyw, bo ja sobie... O, dokładnie, dobra, już włączyłem. Dobra, spoks. To jest butelka, której nie mogę podnieść. Tu jest alarm samochodowy, który mogę uruchomić. Tam leży jakiś pistol. A tu jest jakaś drabinka, o. Okej, tędy chyba mogę wejść do tego hotelu, tak? Na pewno mogę wyjść po tej drabinie z powrotem. Tu wygląda na dobre przejście. Klucz francuski, świetnie. Tu jest tylko jeden człowiek? Nie, tu jest ich więcej, ale tam jest tylko jeden. Uj, tu jest dużo więcej. O! Dobrze by było ubrać się w strój takiego ziomka. No! Ależ to jest głupie, nie jestem w stanie go obezwładnić, naprawdę.
chciałem gościa obezwładnić, tylko i się nie da. Nie wiem czemu. No niby mam F, żeby go obezwładnić. Staram się go obezwładnić, ale jakoś tak nie idzie. Przebierzemy się w jego gadki. Jeszcze go spróbujemy chwycić i wrzucić go tu. O! Idealnie. Niech sobie, niech sobie tam leży. One to go! 1500 do... Teraz tak, on tutaj... Dobra, wrzuciłem. I wygląda na to, że jest bezpiecznie. Okej. Okay. Faktem jest, zrobiłem to trochę głupio. Bo rzeczywiście mógł tu ktoś schodzić. A gościu mnie tak... Znaczy nie, że gościu mnie zaatakował czy coś, ale... Oni tam w ogóle mnie nie widzieli chyba na dole. Oczywiście, że mnie widzieli, bez kitu. Tam muszę przejść. To jest facet z kapeluszem? Chyba nie. Gdzie to wyjście jest, kurwa? Aha, tu jest. Dobra, wezwałem windę. Gdzie on po raz? Fuck, stoi tutaj. Ha! I akurat będzie tu krążył, oczywiście. Dobra. To się udało zrobić, na szczęście. Okej. Nice work, 47. You sure are a resourceful son of a bitch. No nie. Ooh, you're approaching the lion's den now. Guys you encountered are gonna have the eighth floor completely under lockdown. Super, świetnie. Now Blake Dexter. He enjoys his privacy. And sneaking into 899. Może wejdziemy po gzymsie tak jak ostatnio. And to make matters worse, this is protected by a seriously nasty bodyguard who will not, I repeat, not take kindly to trespassers. She should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. But what am I saying? A pro like you, you probably got the whole thing figured out. Fajnie wygląda w tym kapeluszu w ogóle, taki jest. Nie wiem.
dziwny, jak na cowboya. Sorry, sir. We've had elevator problems all day. They're being fixed as we speak. Okay. Are the stairwells secure? Uh-huh. Sealed up tight. Nobody disturbs Mr. Dexter without our permission. Good. And no incidents, you hear me? I want this operation to go as smooth. A gdzie mam dojść w ogóle tam? Drinking. No fighting and no banging the maze. That means you. All right, all right. Jesus. Just keep your dick in your pants, all right? Zaraz, bo ja nie... I've seen the guy in action. Last guy he fought wound up in a wheelchair. A bo ci są w kapeluszach. When Sanchez, that big Mexican, smells blood, he is unstoppable. The one with Patriot, he's got swagger, that one, you know? Gdzie mam przejść w ogóle? Fuck. I'm tired of walking on eggshells. You don't have to. I put so much into this, you know? And you're all like, whatever. Just need time. Śrubokręt. I've given you time. You think something better might come along? Come on, that's unfair. Then what? I hope for you. I have to double. Tam jest coś ciekawego. Przejdziemy koło tego. Okej. Tutaj do góry. I tu widzę jakąś taką barierkę z czymś, więc zakładam, że to by było dobre. Cholera, nie wejdziemy tutaj. No to wejdźmy. O nie, 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 nie. Będą mnie szukać? Mod, he's around here somewhere, laughing his ass off. Luzik. Luzik. Okej. All right, don't piss yourselves, all right? We'll get another chance. Tak, tylko że ja chyba stąd nie będę w stanie wyjść teraz. O! Tu coś jest. Nie no, tędy chyba nie. To chyba tu. Powiedzmy sobie szczerze, trzeba... No... Wyłażę tam. Aha, nie jestem w stanie wyjść. Ale zaraz, może wyjdę tędy. Jestem w stanie tutaj wyjść, tędy? Nie. Cholera. Uuu, sprzątaczka, bitch. Dużo ich tu jest. Fuck no!
Super. Now listen real good and hard to this. And he gave it up. Zaraz, za tego bym się przebrał. Nie. Nie miałeś tam włazić, tylko chciałem przebranie, ale to jest to samo przebranie, które mam teraz, prawda? Oczywiście, że tak. A co tu jest? Aha, no to jest to przebranie, co ja mam teraz, prawda? Czy coś innego? No, identyczne, dokładnie. Cholera. Ten śrubokręt nie był zły. Powiem szczerze, przydałoby mi się wejść tam... tam obok. Wow. Nie znasz mnie. Ej, weź ten wózek stąd, babo! Fuck. Kurwa, tutaj jest dwóch kolesi. Fucking shit. Stąd wylazłem. A tu nie wlezę. Come over there and take care of you. Whoa! Come on, a big tough guy. Oh, I don't want that look. Dobra. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem teraz. Czy tak raczej średnio. Tam się chciałem dostać, na tamte schodki, ale się nie dało niestety. O, biegnie koleś, świetnie. No chodź. No chodź, podejdź do okna. Kurczę, to tylko mogę w dół i do góry, a nie... Aha! O fuck, to ja nie wiedziałem, że tak się da. No to zmienia postać rzeczy, proszę pana. To w takim razie ja jestem w stanie się tam dostać. Okej. Come on, bitch! No fuck, jak tam wejść? Tam jest tak idealnie po prostu, tylko jak się tam kurde dostać? Cholera jasna. Z tamtego okna nie wejdę. A tu jest znowuż kratka. Tu mam nowe przebranie. Nie, nie mam nowego przebrania. Kurde, to jest cały czas to samo. Uuu.
Za to mam na pewno nową broń. I goście są zaalarmowani niestety mną. W dalszym ciągu się zastanawiam, jak tutaj przejść. Okej, inaczej. Chyba trzeba będzie przejść dookoła po prostu. Nie wiem, czy to dobrze myślę, czy w ogóle dobrze kombinuję. No ale zobaczymy, może to o to właśnie chodzi. Chodź tu. No chodź pod to okno. A, nieważne, nie chcesz, to nie. Nie, inaczej, do góry. Tak, teraz w prawo. Tak, wiem, że trwają poszukiwania. Tu już nie mogę nic zrobić więcej, tak? Tylko mogę tu wleźć. Kurde, leżysz się z nim. O, chodź. O, karta dostępu tu jest. Jak się cieszę. Dużo was tam jeszcze? Oni wszyscy tu są identycznie przebrani. A puść tą osłonę, fuck. A oni są u góry wszyscy. Haha. Bitch. O, dziwka wypadła. No gość! Okej.
to poszło całkiem sprawnie. Ja pierdzielę, ta dziwka znowu tu jest. Tak, someone. Aaaa! Aha, bo tu jest koleś w tym. Nie wiem co, oni tam wydzierają mordę. Nie wiem w ogóle po co wydzierają mordę, jak ja ich tutaj... Wow, 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 fuck you! Ale ta walka jest głupia! Ja pieprzę, dawno mnie powinni rozstrzelać. Co, jeszcze jeden przeżył tylko? Aktywujemy punkt kontrolny. Hey! Come on, man, don't hide from us. You figure this out? Shit. It's gone out of hand, that's all no big deal. Tak, widzę, że się udało dostać na 8 piętro. Definitywnie. Co tu jest? Apteczka, bitch! Tu mogę coś zrobić z tym? Nie mogę? Ej, to mi się zaświeciło jako... No właśnie. Ale nie mogę z tym nic zrobić. Ale lipa. No, zapraszam panów do środka. Nie, nie przyjdą, a spryciule! O, więcej się ich zrobiło nagle. Ale ja więcej nie widzę w tym momencie. No fuck, co za głupie drzwi! Think it's Halloween already? This shit won't stop. I'm so fed up. It's not even fun. I gotta check that out. Hey, come help me with this crazy shit. Haha. What are you guys doing? I need some help over here. Pięknie! Ktoś jeszcze?
powiem szczerze, że bawię się tutaj po prostu świetnie. I wystrzelałem wszystkich. Ha! Gdzie jest mój cel? Nie bój się, kobieto, nic ci nie zrobię. Oh fucking shit. Bez kitu, to było takie siermiężne z mojej strony, sorry. Ale to po prostu się tak nie da, że tak po cichu wszystko. Okej, okay, czyli pewnie tędy. Her name is Victoria, and she's worth a lot of fucking money. Tędy mam iść? No chyba tak. Tyle to... To był cały etap? Niemożliwe. Ale jaja. No dobra. Dostałem... Wow, całe 10 tysięcy. No niesamowite po prostu. Zobaczmy. No, na pewno nic nie odblokowałem. No, tragicznie. Ale ta gra w ogóle daje takie możliwości, żeby to przechodzić bez odblokowywania różnych rzeczy. No durne to trochę, bez kitu. Połowę czasu spędziłem na Gzymsie. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzicie, wyszło jak zwykle. Ja nie potrafię się skradać w takich grach, także... Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie. Siema, tu Angus. Właśnie oglądałeś mój film. Dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w